Szybka akcja, słuchajcie. Jedziemy do Władysławowa na zakończenie festiwalu dorsza. Zobaczymy, jak na te kutry spływają. Mam nadzieję, że zdążę. No i zobaczymy, jak w tym roku chłopacy poradzili sobie na festiwalu dorsza. Czy było dużo ryby? No i gdzie była ta ryba? Zapraszam na film. Szybka akcja i jesteśmy już we Władysławowie. Lecimy do Grzegorza, Grzegorza Turskiego. No bo to jest nasz mistrz, który od tylu lat, już prawie 20, robi festiwal dorsza we Władysławowie. Także za chwilę będziemy z nim rozmawiać, bo kutry płyną już w naszą stronę. Chyba w tym roku jest 5, więc no sporo, sporo. Może być naprawdę bardzo ciekawie. Lecimy. No i jesteśmy w porcie, złapałem Grzegorza. Grzegorzu, jak w tym roku to wygląda? No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pogoda nam sprzyjała, także 2 dni wypłynięcia mieliśmy i sobotę i niedzielę. Wczoraj średnio wyszło nam ponad 15 sztuk, można powiedzieć, na osobę. Nie były to duże ryby, bo zwycięska ryba to z wczorajszego dnia to około 2 kilo. Spodziewasz się, że dzisiaj będzie lepiej? No mamy nadzieję, że chyba tak, no bo coś, dzisiaj jest troszkę mniej tych ryb, ale... Ale mamy nadzieję, że będzie jakaś większa. No, zwycięzca musi być wyłoniony. No, oczywiście, tak czy siak. Ktoś to wygra. No tak, tak. Słyszałem, 5 kutrów. 5 kutrów, także zawodników było więcej niż w zeszłym roku. No, z czego się cieszymy, bo przyjechali z Mołdawii, Słowenii, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Finowie, którzy są już od wielu, wielu lat naszym rodzinom. Powiedz coś, Grzegorzu, o nagrodzie, bo nagroda jest niezła w tym roku. Nagroda jest fajna, jest 2,5 tysiąca złotych za największą rybę plus wycieczka do Norwegii. I no, dużo, dużo nagród, plus jeszcze rozlosowane są nagrody dla wszystkich zawodników. Po zakończeniu festiwalu będzie rozlosowania na druga nagroda od sponsora, też wyjazd do Norwegii. Słuchaj, w zeszłym roku mieliście no, pełno kartonów z kaloszami takimi zarąbistymi, no macie tutaj na przybitce. Też takie jedne dostałem, przyznam się, dostałem poza kolejnością. No nie do zdarcia, słuchaj, łowię w nich od roku, nie do zdarcia, się naprawdę są bardzo fajne. W tym roku też macie? Tak, faktycznie firma DWS z Iławy też nam zasponsorowała. Można powiedzieć, że wszyscy zawodnicy będą mieli nowe obuwie. I prawidłowo. I super, że o to też dbają, bo naprawdę no, tego typu sprzęt jest dla nas wędkarzy morskich, typowo dorszowych, no bardzo potrzebny, no bo wiecie, kurtkę każdy ma, no ale te kalosze i to jeszcze takie zarąbiste, naprawdę szacun. Lecimy na wagę, bo chyba jakaś większa ryba się szykuje. No, opowiadaj, jak było? No, fajnie było, ale mogło być niż lepiej. Aha. Nie ma może być dużych wyników. Mogło być więcej, ale to... A ile ryb ci się udało złowić? No, udało mi się złapać 5. Wczoraj miałem 11, ale to... I wczoraj byłeś pierwszy na kutrze? Wczoraj byłem 5. 5 na kutrze. Dzisiaj byłem 4. Aha. No. Ale do przodu. No lepiej jest. Te ryby nie twoje? Nie, to nie moje. Najcięższa ryba, coś mierzyłeś? Dzisiaj, no mamy do wagi, teraz pójdę, ale 50 metrów dzisiaj, 50. Bo tutaj, wiesz, 2,20, nic więcej nie było, nie ma przebite z wczoraj. Nie ma wczoraj przebitej? Nie ma. To dzisiaj, no będzie ciężko chyba to się przebić dzisiaj. Będzie? A ile ryb masz? Dzisiaj? No. 4. Kurczę. A ile ryb ogólnie na całym kutrze? 7 wygrało kuter. 7 wygrało kuter. Hmm. To w tym roku nie za ciekawie, co? Nie. Beznadziejna pogoda była z rano. Teraz trochę się polepszyła. Już podsumował? Najwięcej ile złowił u was na kutrze? Nie. Miałem tylko 3 z tego z festiwalu. Ale pan dużo złowił, ale on nie z festiwalu. Na Grand Prix Polski. Aha. Miał sobie trening zrobił. Aha, dobra. Dużo małych. Dużo małych, o. Rafał, jak?
aż 4. No po pierwszym dniu było mega super, że tak powiem, w drużynie pierwsze, indywidualnie czwarte. No dzisiaj zobaczymy, dzisiaj na kurczę 6 miejsce, ale myślę, że z tej drużyny jakoś tam daleko nie spadniemy, że gdzieś tam na podium jeszcze będziemy, nie? Ale ogólnie fajnie, nie? Tylko, że dzisiaj było bardzo strasznie kurde mało ryb, nie? No właśnie pogoda, mówią, że nie dopisała. O co chodzi z tą pogodą, że nie dopisała? Znaczy bardzo rano było wiecznie mocno, nie? Żeśmy tam wychodzili takie kurcze, to tak bujało, że tak, że tak powiem, no ciężko było stać na kurcze, żeby, że tak powiem, dobrze łowić, nie? Mhm. Jeszcze jak takie miejsce gdzieś na dziobie było, no to, że tak powiem, no kurde, nie było, nie wiadomo co było trzymać pierwsze. Nie wiadomo, nie? Właśnie tak, jak się trzyma. Czy relingu, czy wędki, a jeszcze była ryba, też było fajnie, bo się trzymało tej ryby, że tak powiem. Ale tej ryby to było mało dzisiaj, nie? Było, znaczy były ryba niewymiarowe, nie? Po prostu, nie? Ale fajna imprezka, nie? Zobaczymy, co, jak te wyniki końcowo wyjdą, nie? Dwie ryby zgłosiłem do tych ryb na wagę. Wczoraj miałem 1,430 kg, dzisiaj tam 10,960. No tam słyszałem, że do 2 kg nie ma jakichś. No nie ma. Dużych ryb nie ma, nie? No. Pożyjemy, zobaczymy, no. Impreza myślę, że będzie udana. Dla mnie. Na pewno lepsza niż zeszłego roku, nie? Wynik poprawiony. Podsumowując 19-16 Festiwal Dolsza Władysława 2019, chciałem w sumie wszystkim wędkarzom podziękować. Walka była bardzo fajna, fair play, nie było żadnych incydentów. Dwa dni pogoda nam sprzyjała. Złowiliśmy ponad 500 dorszy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tych dorszy więcej. Liczymy na to, że juniorzy, którzy nam zawsze dopisują i kategorie kobiet też, które zawsze się tutaj odbywają, też będziemy liczyć na to, że będzie większa frekwencja, ale ogólnie jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, wszyscy wyjechali uradowani z prezentami, wylosowali nagrody, były dwie nagrody wartości 3000 do wycieczka na połowy na Lofoty do Norwegii, także wszyscy zadowoleni, a dwie osoby najbardziej. Ryba główna rok temu, którą wygrał tutaj nasz rodowity mieszkaniec Władysławowa, była dwa razy większa od tej, którą w dniu dzisiejszym wynagradzaliśmy tą nagrodą pieniężną oraz wyjazdem na wycieczkę na Lofoty. Także mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok.